Po marzenia i historyczny wynik. We wtorek wieczorem reprezentacja Polski w siatkówce kobiet zmierzy się z reprezentacją Serbii w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. O zwycięstwo będzie jednak niezwykle trudno, bo rywalki są wskazywane jako jedne z faworytek całych zawodów. Serbki przez ostatnie lata zdobywały medale Igrzysk Olimpijskich. Są aktualnymi mistrzyniami świata, zdobywały medale Mistrzostw Europy, więc jest to rywal z absolutnie największej półki. Co więcej, jest to zespół, który radzi sobie w obliczu zmian, odejścia kilku zawodniczek, zmiany trenera. System, który jest wprowadzony, jest bardzo poukładany i to przez lata. Nawet sam Daniele Santarelli mówił, że wprowadzał swoje atuty, a nie zmieniał wszystko to, co było budowane przez poprzedniego trenera. Dlatego jest to zespół kompletny i wydaje mi się, że bardzo trudno będzie naszym siatkarkom odnieść sukces. Spotkanie ćwierćfinałowe odbędzie się w Arenie Gliwice. Dziś Polki i Serbki odbyły jeszcze krótkie treningi przed wieczornym spotkaniem. Dziewczyny nie musiały niczego udowadniać. Myślę, że pokazywały swoją grę od początku Mistrzostw Świata, że stać je na wiele. One zaszły już bardzo daleko, zaszły do ćwierćfinału, do etapu, w którym polska siatkówka żeńska nie była bardzo długo, ale to nie jest koniec zawodów. Wiadomo, z kim gramy. Tutaj nie ma już słabych zespołów, oprócz tych, które są w naszej grupie, czyli mistrzynie świata i mistrzynie olimpijskie. W drugiej grupie są Brazylijki, Chinki, Włoszki. W tak zacnym gronie jest reprezentacja Polski, ale dziewczyny na pewno nie myślą o tym, żeby dzisiaj zakończyć występy. Zainteresowanie meczem jest bardzo duże, a w Gliwicach liczą nie tylko na zwycięstwo naszej reprezentacji, ale też na ogromną frekwencję. Dzisiaj jest jakby najwięcej telefonów wszyscy w arenie, jakie odbierają, to czy są jeszcze bilety, czy są jeszcze bilety. Jest ogromne zainteresowanie, zarówno jeżeli chodzi o bilety internetowe, bo tam była jeszcze pula wczoraj puszczona elektroniczna, ale dzisiaj mamy jeszcze w kasach, także ogromne jest zainteresowanie. No jakby możliwa frekwencja około 10 tysięcy, na taką liczymy. Początek meczu Polska-Serbia o godzinie 20:30.